Jest to historia, która jest znana z apokryfów, z Protoewangelii Jakuba. To jest tekst pochodzący z II wieku. Natomiast samo święto zostało prawdopodobnie ustanowione w wieku IV. Jest to święto związane z wydarzeniem z życia małej Bogurodzicy. Mianowicie jeszcze przed narodzinami Bogurodzicy Święta Anna, czyli matka, dała obietnicę, że odda to dziecię, które się narodzi, do świątyni. No i rzeczywiście tak się stało. Było to wydarzenie, w którym też uczestniczył Zachariasz, czyli ojciec świętego Jana Chrzciciela, więc widzimy tutaj też taki zbieg pewnych okoliczności, no bo przecież Jan Chrzciciel to był przyjaciel Chrystusa, a tutaj mała Bogurodzica zostaje przyjmowana przez ojca tego przyjaciela do świątyni w wieku 3 lat. Bogurodzica wkracza na tej ikonie po stopniach, których jest 15, tak jak też jest 15 psalmów wschodzących. I rzeczywiście istniało w świątyni jerozolimskiej 15 stopni, po których pielgrzymi wchodzili, odmawiając te psalmy, po jednym psalmie na każdym stopniu. Bardzo ważnym elementem ujęcia malarskiego tej ikony jest to, że Bogurodzica jest przedstawiona jako osoba dorosła. Ona jest przedstawiona jako miniatura, ale wszystkie formy jej ciała, nawet ubranie, maforion, to jest ubranie kobiety zamężnej, a więc kobiety dorosłej. Pomimo tego ona jest właśnie w tej miniaturowej formie, wkracza nie odwracając się do rodziców. Nie ma tam rzeczywiście elementu takiej dziecięcej tęsknoty za rodzicami, która wydawałoby się być naturalna, co niejako podkreśla powagę tego wydarzenia. W prawym górnym rogu ikony widzimy bardzo często też przedstawienie Bogurodzicy, która jest karmiona przez anioła. I rzeczywiście w tej Protoewangelii Jakuba jest motyw tego, że Bogurodzica przyjmuje pokarm od aniołów, co też w jakiś sposób już w tym momencie jej życia podkreśla, że ona jest tym mostem, który łączy świat niewidzialny ze światem widzialnym. Wprowadzenie Bogurodzicy do świątyni jest świętem, które odznacza się 21 listopada. Jest to święto, które można powiedzieć stanowi typowe porównanie pomiędzy Starym Testamentem i Nowym Testamentem. Stanowi porównanie, ale też pewną antynomię wartości, które te dwa okresy historii w sobie zawierają. Mianowicie Bogurodzica jest również nazywana Arką Zbawienia, ale też jest nazywana po prostu świątynią uduchowioną, no bo przecież ona stała się tą świątynią, z której narodził się Zbawiciel. Dlatego też istnieje mnóstwo porównań do świątyni jerozolimskiej. Na tej ikonie bardzo dobrze widać też świątynię jerozolimską przedstawioną w formie takiego baldachimu, cyborium oraz maleńką Bogurodzicę. Baldachim, cyborium, świątynia jerozolimska to wspaniała budowla, to coś ogromnego, natomiast Bogurodzica jest tutaj malutką postacią, malutką, ale jakże subtelną. Można powiedzieć, że ta subtelność i ta słabość, ta malutka dziewczynka staje się znacznie ważniejszą i większą świątynią niż ta ogromna świątynia jerozolimska, która jest umieszczona z lewej strony ikony. To jest również bardzo ważny motyw mówiący o pewnej afirmacji człowieka, bo to jest cały czas swego rodzaju przygotowanie do przyjścia Zbawiciela, przygotowanie do przyjścia Boga wcielonego i przygotowanie do świadomości ludzkiej, że to właśnie w człowieku znajduje się tajemnica Boga, że to właśnie poprzez zrozumienie najbardziej ludzkich cech, począwszy od tej dziecięcej czystości, człowiek jest w stanie zrozumieć to, co najbardziej święte i to, co najbardziej obiektywnie boskie. A więc można powiedzieć, że to święto i ta ikona jest taką ikoną afirmacji człowieka jako świątyni.